siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Podcast siatkarski Szósty set. Witają Państwa Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Witamy Was już po 21 formalnie, ale w rzeczywistości już większość drużyn w tabeli plus ligi ma rozegrane spotkań 22 i właśnie po tej formalnie 21, a tak naprawdę 22 kolejce witamy Was w naszym nagraniu podcastu Szósty set. No i spoglądam na tabelę i tak jak mi był taki moment, w którym te różnice punktowe w zasadzie od miejsca 5 do 13 były bardzo duże i przepaść pomiędzy czwórką a resztą tabeli cały czas się utrzymuje, natomiast już nawet w obrębie tej czołowej czwórki wydaje się, że są takie dwie grupy. Ucieczkę rozpoczęła Werwa Warszawa, Orlen Paliwa razem z grupą Azoty, Zaksą, Kędzierzyn, Koźle. 57 punktów warszawian, 56 punktów Kędzierzynian, 4 mecze do końca, no i PGS Krabbeł-Chatów na miejscu trzecim tych punktów traci już do Kędzierzyna 8, co oznacza, że bardzo trudno może być im awansować. No i może faktycznie rozpocznijmy od dyskusji na temat tego, kto może zwyciężyć rundę zasadniczą. Rundę zasadniczą zwieńczy ten mecz w Warszawie, gdzie Warszawa podejmie grupę Azoty Zaksę. I wydaje mi się, patrząc na terminarz, że wszystko zmierza ku temu, że w tym ostatnim meczu Werwa niepokonana na własnym parkiecie, oni chyba nie stracili nawet punktu na własnym parkiecie, no będzie miała, wydaje się, wszystko w swoich rękach. Jak uważacie, patrząc na terminarz, jakie tam spotkania nam się szykują jeszcze dla czołowej dwójki? No, no chociażby teraz w weekend zaczynał meczem Warszawa, zagra z Katowicami i patrząc na delikatny dołek Katowic, no to mi się wydaje, że tutaj łatwe trzy punkty mogą być dla Warszawy. Natomiast Zaksa zagra z Gdańskiem, który chyba chce jak najszybciej zapewnić sobie play-offy, żeby mógł Michał Winiarski szykować formę na fajną przygodę, jaką czeka Gdańszczan, czyli Puchar Polski. Wydaje się, że obie drużyny mają zapewnione też tutaj walkę tak naprawdę o pierwsze dwie pozycje, powinny się skupić na przygotowaniu do finału Pucharu Polski, a z drugiej strony no, kusi to pierwsze miejsce, no bo daje ci prawo bycia gospodarzem w każdej fazie play-off. No to na pewno i wydaje mi się, że może to się skończyć tym, patrząc na kalendarz pozostałych meczów dla obu drużyn, że rozstrzygające będzie to spotkanie ostatnie w fazie zasadniczej pomiędzy tymi oboma zespołami, no bo jeśli spojrzeć na tabelę, no to obok bezpośredniego meczu warszawianie mają wspomniany przez ciebie Kuba mecz z Katowicami, ale później jest to mecz z Treflem Gdańsk, a z kolei z Treflem Gdańsk teraz mierzy się Kędzierzyn, więc to będzie taki chyba najmocniejszy przeciwnik tych dwóch zespołów do końca fazy zasadniczej. Oprócz tego rywale, można powiedzieć, trochę niższej półki, bo to będzie Olsztyn i Bydgoszcz w przypadku Zaksy. A w przypadku z kolei Werwy, oprócz tych Katowic już wspomnianych i Gdańska, będzie to Lubin, więc raczej zespoły, na których potknąć się obecni liderzy, można tak powiedzieć, tabeli, czyli te dwa zespoły, potknąć się nie powinny, a wydaje mi się, że jeśli ktoś tu może namieszać, to Trefl Gdańsk, urywając punkty, które z tych dwóch zespołów. Wszystkie drużyny z dołu tabeli, które jeszcze będą cały czas drżeć o awans do play-off, o awans do czołowej ósemki, marzą o tym, żeby w tych bezpośrednich spotkaniach zdobywać punkty. No i jak to robić, pokazali Czarni Radom, zwyciężając przecież Werwę u siebie i wygrywając również za 3 punkty z Jastrzębskim Węglem. No ale o Czarnych i o sytuacji, powiedzmy, w tych dalszych częściach tabeli jeszcze za chwilę. Wydaje mi się, że tak, że mało jest miejsc, w których te drużyny mogą tracić punkty. A no i tak jak wspominałem, to przekleństwo dla drużyn z dołu tabeli, bo będą skoncentrowani, myślę, że będą wychodzić w podstawowym składzie. Może jakimś tam małym atutem Werwy Warszawa jest to, że oni już Lidze Mistrzów nie zagrają. Oni już mają to za sobą, więc oni mogą spokojnie trenować, dochodzić do formy i tak jak był taki moment, w którym gdzieś po tej niefortunnej kontuzji Kwolka wydawało się, że no tego lidera w formie trochę Warszawie brakuje, tak w ostatnim meczu na Podpromiu z wygranym przez Warszawę 3-1, no Kwolek zagrał mecz kompletny i na zagrywce i na bloku i w ofensywie. Chociaż sam szczerze przyznam, że zmęczyłem się oglądając ten mecz. Nie wiem, czy też mieliście takie poczucie, że to nie był najwyższej jakości, najwyższej próby mecz na Podpromiu. No mecz też zaczął się pięknie, bo pożegnanie Marcina Możdżonka, który parę fajnych lat spędził w Rzeszowie
i sam mecz przede wszystkim po pierwsze przyjaciół, sąsiadów z włoskiej miejscowości. Pierwsze dwa sety moim zdaniem jeszcze fajne były do oglądania. Kolejne dwa już troszeczkę ten poziom u Rzeszowa spadł, a Warszawa pewnie punktowała. Filip, chyba byłeś na meczu, więc pewnie dokładniej możesz powiedzieć. Znaczy, wspomniałeś o tych sąsiadach z włoskiej miejscowości, to jest tak dokładnie, że domy Zaninego i Andrzeja Nastasiego dzieli kort tenisowy, na którym często obaj panowie rozgrywali pomiędzy sobą mecze. A wracając już do tego, co działo się na Podplomie, no to przez pierwsze 2,5 seta pozytywny obraz po sobie w końcu zostawiła Secret Resovia i bardzo niewiele brakowało tego, żeby nawet tego pierwszego seta Rzeszowianie wygrali, ale ostatecznie padł on łupem Warszawy. Z kolei drugą partię już wygrali siatkarze z Rzeszowa, było 1-1 i mniej więcej do połowy trzeciego seta mecz dalej był wyrównany. Po tym już Warszawianie jednak mocno skoczyli i właściwie bez większej historii to spotkanie w czterech setach zamknęli. Dla mnie przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, Piotrek, nie stał to mecz na najwyższym poziomie, zwłaszcza początek był słaby w wykonaniu Udrysa, gdzie aż trudno było wierzyć, że w tak sytuacjach, które tego nie wymuszały, on tak strzelał po autach, łącznie 7 ataków autowych, czy też po prostu błędów w ataku. I oprócz niego też było dużo takich sytuacji, które niezbyt dobrze dla Hoka po prostu wyglądały, więc no dwa aspekty, niezbyt wysoki poziom meczu, a jednak mimo tego niezła przez 2,5 seta postawa Secoresowi. A powiedz, Damian Schulz ma szansę być w kadrze na środku? Jest właśnie, to jest taka ciekawostka kolejna, że no właśnie, no bo Damian Schulz zadebiutował jako środkowy na poziomie Plus Ligi, bo on już wcześniej na tej pozycji występował lata temu, chociażby w Jokerze Piła i Piotrek przypomni, jeszcze jeden zespół z Poznania. Tak, tam AZS UEM Poznań jeszcze swego czasu, jeśli do takich informacji dotarłem. Więc wszechstronny Damian Schulz, no bo on w sumie i epizod na przyjęciu miał, całkiem udany zresztą w Gdańsku, gdzie udało się wtedy z Modeną wygrać. Z Modeną, tak jest. Byłem na tym meczu, chyba najlepszy, na jakim byłem. No właśnie, ten mecz najlepszy, na jakim Filip był. Znaczy, to nie ten mecz Warszawy z Rzeszowem, to nie był najlepszy mecz, na którym był Filip, bez wątpienia. Plus widać, że mnie znasz. Tak, że trochę stonowane też już pod promie, trochę jakby pogodzone z sytuacją. Natomiast walki na pewno w Rzeszowie nie zabrakło, bo może poziom sportowy nie taki. Może trochę się męczyli, może Warszawa trochę prostymi takimi środkami, no bo to wysoka piłka do Udrysa, bardzo dużo Nowakowskiego i w zasadzie no, ten Blizzard nie prowadził jakiejś wyszukanej gry i ani nie było to jakoś bardzo dokładne, ani nie wiadomo jak szybkie, ale to wystarczyło. No i Warszawa, wydawałoby się, że w jakiś tam kryzys, no ale jeżeli udało się ograć PGS Krebełchatów na Torwarze 3-1, no i następnie też spod promia wywieźć komplet punktów, no to wydaje się, że Warszawa ma to już za sobą. Trudno powiedzieć, żeby jakikolwiek dołek formy przeżywała Zaksa. W zasadzie chyba nawet w tym sezonie trudno jest wskazać taki moment. No i oni przyjechali do Katowic i w zasadzie mecz bez historii. Katowice, które potrafiły się stawiać tym najmocniejszym w lidze również, bo oni na przykład, nie wiem, przecież we własnej hali w tiebreaku polegli Warszawie, jeśli dobrze pamiętam. Polegli czy wygrali? Już nie pamiętam. Nie pamiętam tak dokładnie, ale w tym meczu nie było żadnej historii. Zaksa przyjechała, Kamil Semeniuk, Łukasz Wiśniewski, David Smith, to takie główne postaci. Nawet to, że Arpad Baroti nie grał na najwyższym poziomie, nie pozwoliło Katowicom nawiązać walki. No i jeżeli tak dalej pójdzie, no to Katowice, tak już mówiliśmy, że ten Gdański Katowice to na pewno muszą być w czołowej szóstce. Czy szóstce, ósemce na pewno, a to się okazuje, że może nie do końca, jak myślicie? Znaczy, to wygląda tak, że w tym momencie Katowice mają punktów 31, a drużyna z 9 miejsca obecnie jest to Indyk Polat Resort, ten ma punktów 26, czyli obie drużyny dzieli 5 punktów, a jak sobie dobrze przypominam, to Katowiczanom zostało już tylko 4 spotkania do końca rundy i teraz nie mają łatwego kalendarza, bo to będzie wyjazd do Warszawy, u siebie zagrają z Jastrzębiem, u siebie z Radomiem. Wygląda, że Radomianie w końcu znaleźli formę i zamknął sezon meczem u siebie z Suwałkami, więc to są wszystkie 4 mecze takie, które nie będę wielce zdziwiony, jeśli komplet tych meczów przegrają. Może tak się zdarzyć i nie będzie to dla mnie zaskoczenie. Zły moment na dołek formy, można powiedzieć, bo ostatnie dwa spotkania i z Będzinem w piątek i wczoraj z Zaksą, no to Katowice to nie przypominało siebie. Gładkie porażki 3-0.
de facto mocno zgaszony Rafał Szymura. Zgaszony też Kwasowski. W sumie i tak. obaj przyjmujący po prostu nie mogą tych dwóch spotkań do udanych zaliczyć. A myślę, że tutaj taki tekst, który kiedyś powiedziałeś w jednym z odcinków, który chyba najlepiej to oddaje, jest taki, że no jeżeli twoje przyjęcie gra, to co mówiłeś, Piotrek, no to jest forma, jesteśmy na fali. Jeżeli przyjęcie przestaje grać, to musi biegać czy to Firlej, czy to był wcześniej Wincy, czy ktoś inny, no i tego nie ma. No i jeżeli teraz widać, że to przyjęcie siadło, no i są problemy, bo też Dustin Watten parokrotnie się mylił wczoraj w ocenie piłek. No, w takiej formie będzie ciężko, nie wiem, natomiast na pewno z walki nie zabraknie, no bo ciężko, słabo byłoby z piątego miejsca już być blisko, nie wiem, witać się z Gąską i nagle spaść w dół, a widać, że Olsztyn się rozpędza, widać, że Radom się rozpędził bardzo, Suwałki cały czas stabilnie, no trzeba będzie podnieść poziom gry, gdzieś, jeżeli chce się utrzymać. Gdzieś Katowice jeszcze będą musiały zapunktować, ale może jeszcze tak idąc tak od góry tabeli, Zaksa według was jest chyba, przynajmniej okej, okay, może według mnie, nie wiem jak według was, ale według mnie Zaksa jest w niezłej formie przed meczem Ligi Mistrzów, no bo też trochę na te spotkania tak musimy patrzeć, że zdecydowanie Zaksa pokazała się z dobrej strony z Katowicami, ale to nie ten oczywiście kaliber rywala, co Kuzbas Kemerowo. No i z dobrej strony pokazał się też Jastrzębski Węgiel. I tak jak wspominałem, wydawało się, że Jastrzębie już raczej na czwartym miejscu się zakotwiczy i może się szykować do prawdopodobnego meczu ćwierćfinałowego z Reflem Gdańsk. Znowu zresztą z Reflem Gdańsk rywalizacja. Ale oni wygrali z PGS Krą Bełchatów na wyjeździe 3-0. Wykorzystali nieobecność Milada Ebadipura w podstawowym składzie i są już tylko o 3 punkty od PGS Kry Bełchatów. No a Skra bez Ebadipura traci na pewno na wartości dużo, no co ten mecz też pokazał. No to był powrót do pary z ubiegłego sezonu, prawda, która gro meczów zagrała Katyć Orczyk, a jednak sami widzimy, że to jest jednak poziom niżej niż Szalpuk Ebadipur. No i ta para, tak jak w ubiegłym roku, no nie dała rady, a Jastrzębie kopało bardzo zagrywką. No jeżeli Jastrzębiu od początku meczu siedzi zagrywka, to przeciwnicy mają bardzo ciężko. No i to był taki mecz, gdzie bardzo dobrze prezentował się i Dawid Konarski, słusznie wybrany MVP, 18-30, jedna z lepszych wersji Dawida w tym sezonie, no i Christian Fromm. Więc jeżeli Jastrzębie wchodzi zagrywka i zaczynają mecz z wysokiego C, to jest ciężko w naszej lidze innym drużynom. To na pewno, ale w sumie teraz wygląda to tak, że jeszcze do niedawna to było dość niespodziewane, że Jastrzębie jednak realnie włączy się w walce o trzecią lokatę, a patrząc na to, że teraz różnica pomiędzy nimi a Skrą wynosi już tylko 3 punkty, no to wyjątkowo bardzo myślę, że powinni Jastrzębianie żałować tego, że stracili 2 punkty w zawierciu, przegrywając po tiebreaku i przegrali niespodziewanie bez ugrania chociażby jednego seta z Radomianami. Gdyby chociażby jedno zwycięstwo dało się zanotować, no to byłaby to już całkiem realna perspektywa, a rzeczywiście mocno jednak w tej dalszej walce o trzecie miejsce może pomóc sprawa kontuzji w Bełchatowie. Sprawa kontuzji w Bełchatowie, no i to też trochę popsuło cały system gry PGS Kry Bełchatów, bo jednak też jak zwracaliśmy uwagę, atakujący raczej nie dostają bardzo trudnych piłek. Oni raczej bazują na tych piłkach, które są gdzieś z dobrego przyjęcia albo swobodne, powiedzmy z freebola, czyli powiedzmy gdzieś z dobrego dogrania do rozgrywającego na kontrze. No i w tym meczu musieli już trochę mocniej zaangażować się w kończenie piłek sytuacyjnych, no i nie sprostał temu ani Mariusz Wlazły, bo tam ujemna efektywność, tam chyba tylko 5 ataków skończonych z 15. Potem wszedł Petkowicz, no i on też za bardzo temu nie podołał, więc mówię, Ebadipura brakowało nie tylko na przyjęciu, no bo on przyjęcie ma wszak naprawdę dobre, no ale przede wszystkim właśnie w tym aspekcie piłek sytuacyjnych na skrzydłach. I ile trudno jest mieć zastrzeżenia do Katicza, no tak jednak też ten ciężar gry nie próbował przenieść na prawe skrzydło, ale to nie dało żadnego rezultatu. No jak sobie patrzę teraz na terminarz PGS Kry Bełchatów do końca, no to Aluron Virtus EMC, wydaje się, że wreszcie trochę oddechu złapało zawiercie, więc nie będzie łatwo. Czarni Radom, znowu, i to wszystko mecze w zasadzie na dystansie kilku dni, no bo 1 marca mecz z zawierciem, czyli w sobotę, a potem już w czwartek Skra gra z Radomiem.
Potem chwila przerwy, no i wyjazd do Rzeszowa. No tutaj akurat, no, sorry Filip, ale... Z tym, że jeszcze jedno sorry z mojej strony. Ta chwila przerwy, ale na Puchar Polski, więc był Hotewen, tam czeka co najmniej jedno spotkanie. Tak, tak. Tak, zdecydowanie, ale chodzi o to, że pomiędzy tym 6 a 15 no jednak będą mieli tydzień spokojnej pracy, tak? A teraz akurat mają takie dwa nagromadzenie dwóch spotkań w przeciągu następnego tygodnia. No i na końcu mecz z Olsztynem. No zobaczymy jeszcze, jak w jakiej sytuacji będzie Olsztyn przed tą ostatnią kolejką. No ale Skra też nie ma takiego wygodnego terminarza, żeby teraz sobie mówić, okej, no jedziemy do Bydgoszczy, podejmujemy Kuprum u siebie i wydaje się, że okej, że powinniśmy sobie bez problemu dać radę. A z kolei Jastrzębski Węgiel u siebie z Rzeszowem w następnej kolejce, wyjazd do Katowic, wyjazd do Olsztyna i MKS Będzin u siebie, czyli no ten terminarz może nawet ciutkę łatwiejszy niż w przypadku PGS Krybełchatów. No tylko i zobaczymy. Tylko z kolei Męczeka Liga Mistrzów jeszcze, to jest takie dwa dodatkowe mecze co najmniej. No nie, tak. Tu właśnie chciałem wejść słowo lekko, że jeszcze my mają ten plus, że jadą tylko do Trento. Pytanie, co się wydarzy z meczem, to jeszcze nie wiemy, czy on nie będzie przesunięty, czy odwołany, najwyżej zagrają przy pustych trybunach, co może też być dla plus dla akurat Jastrzębia, no bo we Włoszech nie gra się łatwo przy ich publiczności. A propos, powiem ci ciekawostkę z innego meczu Trentino, który czeka ich z Sorą w poniedziałek. Na mecz będą mogły wejść tylko osoby, które mają karnety i nie będą one siedzieć na swoich miejscach, a będą siedzieć na przydzielonych ich miejscach, gdzie każda jedna osoba będzie miała wokół siebie 2 metry kwadratowe przestrzeni, takie są restrykcje. Dobre. To ale będzie... naprawdę, ja teraz nie żartuję. Nie, jest to ciekawa sprawa, nie? Ale to nie było, że sobie teraz jaja robię. Nie, ja tego... Naprawdę tylko, tak będzie. Tylko że no, to gdzieś ten temat koronawirusa wisi i on wisi nie tylko nad Polską, a właśnie bardzo mocno wisi nad Włochami, wisi nad północą Włoch. Ty, Kuba, już chyba zdążyłeś wrócić, zanim ta epidemia się rozpętała we Włoszech, prawda? Więc... No, tak, trzy tygodnie temu byłem, jeszcze wtedy było okej. Trochę tam niektóre osoby mnie krytykowały, nawet chociażby w pracy, że mówiłem, że jak widziałem Azjatów z kolegą, to się przesuwaliśmy automatycznie. No, nie wiem, może wyszło na nasze, nie, coś tak traktując poważnie, to... Dobra, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie słyszy tego skandalicznego objawu rasizmu z twojej strony, Kuba. Nie, tak na poważnie już, bo to było humorystyczne, to może tak, niektórym tak, też oczywiście. To nie być smak, ale tak na poważnie to takie niemieckie podejście. Widać, że Trento jest na północy Włoch, blisko Niemiec, no bo 2 metry przestrzeni, no to jest moim zdaniem dość ciekawe rozwiązanie i chyba myślę, że to jak ktoś, nie wiem, z krajów, że tak powiem, germańskich wymyśla, bo to takie mało włoskie jest, tak? Włosi by jak w Napoli tam natłoczyli się wszyscy, tak, dokładnie, w kolejkach. A propos jeszcze ciekawostek, pewnie kojarzycie Japończyka, który przyjechał na mecz do Bełchatowa nie tak dawno. Tak, z Jurkiem Mielewskim chyba rozmawiał, tak? Tak, rozmawiał z Jurkiem Mielewskim, potem widziałem na jego, nie wiem, chyba ktoś... Na Twitterze widziałem jego relację z Pucharu Włoch z Bolonii, a z kolei wczoraj był na Podpromiu. No to kto wie, może pacjent zero się pojawi w Rzeszowie. No, nie wiem, nie chcę wskazywać, czy coś, ale no w każdym razie no, na pewno ciekawa postać, a jeszcze mogąca budzić kontrowersje w kontekście panującej tak, epidemii. Tak, trochę śmieszno, ale chyba jednak trochę bardziej straszno, bo może to wpłynąć nie tylko na rozegranie meczów Ligi Mistrzów, no ale jeżeli gdzieś dalej się będą te zarazki, wirusy rozprzestrzeniać, no to niestety jest też ryzyko, że na przykład spora część spotkań plus lidze zostanie rozegrana przy pustych trybunach. I myślę, że to nie jest ryzyko... A jeszcze większe ryzyko tego, że już idąc dalej, że po prostu Igrzyska Olimpijskie nie odbędą się w swoim terminie. Tak, dokładnie. I to wtedy byłoby już zupełna katastrofa. No o Igrzyskach pewnie jeszcze będzie czas, nie teraz miejsce, ale no liczymy na to, że uda się tę sytuację gdzieś załagodzić. No i jeżeli do załagodzenia sytuacji będą potrzebne dość drastyczne środki, no to też niech tak będzie, prawda? Będą one całkowicie uzasadnione, nie ma co się wtedy jakby oburzać. Dokładnie. No i teraz w tym kontekście wydaje mi się, że nie będzie problemu z widownią w Kemerowie, daleko i tam wybierze się Zaksa, a... Nie wiem, czy ten wirus jest na mróz odporny, czy nie, ale to w Rosji może być... To chyba Mateusz Bieniek się wypowiadał, że w wywiadzie, że on jak tam ten koronawirus miałby, nie wiem, jakieś swoje kręgi roztaczać, to on najwyżej do Fabiana pojedzie, do Nowosybirska i tam przy minus 30 raczej zarazki nie przetrwają.
Jakoś tak się jestem powiada. Ciekaw, jak ta wycieczka do Kemerowa się uda zawodnikom Nikon-Zaksy. Myślę, że tak jak jeszcze kończę ten temat, widziałem wczoraj zawodnicy Ludogorca Razgrad przylecieli do Mediolanu, każdy wychodził z maseczkami szybciutko z samolotu. W Kemerowie to nie grozi, natomiast na pewno ta podróż da siłę znaki moim zdaniem Zaksie, a Zaksa po powrocie z Rosji zagra z innych polem AZS-em Olsztyn. Moim zdaniem to jest spora szansa dla Olsztynia na to, żeby dodatkowe punkty jakieś ugrać. No i myślę, że na tym możemy domknąć temat tej pierwszej czwórki czołowej. Warszawa kontra Zaksa i PGS Kra kontra Jastrzębski Węgiel. Wygląda na to, że tak nam się te drużyny sparowały i one będą do końca w fazy zasadniczej walczyć o rozstawienie, bo wydaje mi się, że na tym poziomie, przy tak też wyrównanych i mocnych drużynach, to przewaga własnego parkietu może być tutaj kluczowa, co pokazuje werwa Warszawa. No, oni u siebie nie przegrywają. No a za chwilę troszeczkę o sytuacji w tabeli w sektorach dalszych. Szósty set. No i tak już trochę tak zajawiliśmy, tak, że Trefl Gdańsk wygrywa z MKS-em Będzin 3-1. Bardzo dobry, świetny mecz Filipiaka. Trochę też tutaj warto zacytować Kubę Bednaruka, że mówili, że pędzili w ostatnich kolejkach 250 km na godzinę. No i w końcu trochę wypadli z toru. No ale to jak na razie tylko jeden mecz Będzina na tle rywala, no, z którym też w tym sezonie nie jest łatwo wygrać. Ty, Kuba, może oglądałeś mecz? Czy byłeś na meczu, czy nie miałeś okazji niestety? Bo nie był transmitowany w telewizji. Mówimy o tym wczorajszym? Nie, no nie miałem niestety okazji, bo tu byłem na miejscu w Warszawie. Natomiast z tego, co śledziłem mniej więcej media społecznościowe, to trzeciego seta dość szybko odjechał Gdańsk i tak naprawdę po pierwszych był w wyrównanych setach, no to gdańszczanie wygrali. Widać było, że przede wszystkim Bartek Filipiek wraca do formy po lekkim dołku. No i ten szkielet, czyli Janusz, Kreer, Halaba i Filipiek, jeżeli jest na boisku w formie, a jest tak w tej chwili, no to chyba pozostałe 9 drużyn w lidze Gdańsk po prostu ogrywa. Będzin miał serię dobrych spotkań, ale w końcu nadeszła ta partia, ma mecz cały w ogóle słabszy, gdzie cała trójka skrzydłowych zagrała na efektywności bliskiej 0% i myślę, że to w dużej mierze mogło zadecydować, bo nawet ten ciągnący w wielu spotkaniach drużynę Rafał Paryna skończył 10 ataków, ale dał się 8 razy zablokować i raz zaatakował w aut, więc no tak, właściwie to tylko plus jeden tak, racio jego ataku. Dokładnie. Nie było za bardzo komu przeciwstawić się gdańskim lwom. Tak, podobnie z Sossenheimerem, tak, który również wydaje mi się, że dokładał więcej niż się spodziewaliśmy w ofensywie w ostatnich kilku spotkaniach. No, w tym meczu po prostu już nie wyszło, no ale czasem takie mecze też się zdarzają. Natomiast no, oznacza to tyle, że Gdańsk już już te 34 punkty obecnie przy 8 punktów przewagi nad Indykpolem AZS-em Olsztyn, 5 spotkań obu drużyn do końca, więc wydaje się, że raczej nie ma tutaj ryzyka, żeby oni mogli wypaść w ogóle. Zresztą oni zgrają zbyt dobrze, żeby mieli wypaść, więc wydaje mi się, że dla Gdańska takie zwycięstwo oznacza tyle, że, no, że już są o krok, ale no pytanie, co na przykład na to powiedzą drużyny, nie wiem, takie jak Suwałki, czy Radom, czy właśnie Katowice. Natomiast no jak wygląda tabela? Gdańsk 34 punkty, Katowice 31, Suwałki 28 i Radom 28. Tylko że Radom 20 spotkań rozegranych. No i wydaje się, że Indykpol AZS Olsztyn tylko 2 punkty za Suwałkami i za Radomiem, no ale jednak jakaś tam przewaga sytuacyjna dla tych drużyn. Myślicie, że ktoś jeszcze ma szansę powalczyć? Bo wygląda to tak, że nie wiem, Zawiercie na przykład ma już 5 punktów straty do Radomia i jedno spotkanie rozegrane więcej, więc jak wy się na to zapatrujecie teraz? No, ja stawiam tezę, że nie, że tylko Olsztyn i myślę, że tym bardziej plują sobie w brodę o ten mecz z Suwałkami, który przecież był bardzo wyrównany przez 3 sety. 2 padły łupem Suwałk, 1 Olsztyna. To jeszcze było przed tym pierwszym zwycięstwem Olsztyna, tym odblokowaniem się, o którym ja mówiłem, że tego brakowało olsztynianom. I gdyby moim zdaniem mecz z Kuprum był przed meczem z Suwałkami,
to tutaj będę się znowu bawić trochę w gdybanie, no wiadomo. Pamiętacie, że raz na jakiś czas cyklicznie w naszych podcastach gdzieś się pojawiała tematyka nowoczesnego, XXI-wiecznego systemu rozgrywek. Nie wiem, czy kojarzycie tego człowieka. No to można powiedzieć, że jednak cały czas Week Olsztyn trafił na strąg Suwałki w tym meczu. Więc faktem, że no, czasem ten kalendarz też jest bezlitosny. Może gdyby to nie były Suwałki, jakaś inna drużyna, to Olsztyn, który jest na wznoszącej, byłby w stanie jeszcze nawiązać walkę. No i Olsztyn 3-0 wygrywa z Kuprum Lubin, 3-0 wygrywa z Bydgoszczą. Dzisiaj ten mecz chyba jedno z najkrótszych spotkań w tym sezonie. Ja tak krótkiego spotkania nie pamiętam, bo tam w zasadzie w godzinę z prysznicem, czy tam 70 minut chyba z przerwami telewizyjnymi Indyk Polazetes Olsztyn ogrywa. No i nie sposób nie spojrzeć znowu w kierunku Mateusza Poręby, który zagrał mecz, można by powiedzieć, że prawie perfekcyjny. Jakby się nie pomylił na zagrywce, to byłby to prawie, że perfekt, to byłby wtedy perfekcyjny mecz. 7-7 w ataku, 3 asy, 4 bloki i to wszystko w 3 sety, no to jest wynik naprawdę, naprawdę niebotyczny. No i kolejny taki przykład tego, że ten talent chyba Mateusza Poręby jest no bardzo, bardzo wysoki i on naprawdę daje przebłyski gry na wysokim poziomie, będąc no cały czas szczylem, rzekłbym. Tak, cały czas pamiętajmy, że to jest jego debiutancki sezon na poziomie Plus Ligi i wejście zanotowo naprawdę bardzo dobre, ale oprócz też Mateusza Poręby, zresztą zgadzam się, że zagrał świetny mecz, no to należy, myślę, że docenić występ Wojciecha Szalińskiego, który skończył 16 z 22 piłek i obok Poręby to była moim zdaniem najjaśniejsza postać, a nie wiem, pewnie siedzę, znaczy w sumie to nie będę wam nic tutaj narzucał, ale jestem ciekawy, czy się zgodzicie z tym, że Jan Hadrawa pomimo powrotu na boisku to jeszcze nie lśni pełnym blaskiem swoim, tak bym powiedział. No właśnie, chciałem pytać Piotrek, ciebie jako osobę najbardziej jakby związaną. Okay. Te dwa zwycięstwa, wiadomo, Lubin i Bydgoszcz, ale na ile to jest zasługa warsztatu Daniela Castaniego i tego, że chyba drugi oddech złapali wszyscy po zmianie trenera i te wywiady, które sporo mówiły, które pokazują chyba klasę Castaniego, a na ile to jest też kwestia powrotu Hadrawy? No wiesz co, myślę, że te dwa zwycięstwa to raczej są pomimo Hadrawy, a nie dzięki Hadrawie. A po prostu Hadrawa, nawet jeżeli no w tym elemencie ataku jako takiego może nie daje jeszcze tyle drużynie, no to jednak na pewno jest wartością, jeśli chodzi o blok, jeśli chodzi o zagrywkę. I wydaje mi się, że raczej jednak Castellani, w sensie, że nie sądziłem, że to powiem, ale naprawdę gra Olsztyna wygląda tak, że wreszcie nie bolą oczy. Wszyscy wiedzą, co mają robić, są rozwiązania na kontrze doszlifowane, dopracowane, precyzyjne do grania, dobra gra obrony, dobra gra blokiem, na tle oczywiście no, drużyn takich jak Lubin i Bydgoszcz, więc nie ma co się tutaj podpalać, czy nie wiem, wychodzić nie wiem, przed szereg i mówić, że nagle Olsztyn to nie wiem, komplet punktów zdobędzie do końca rundy, bo nie zdobędzie. Ale nie zmienia to faktu, że po prostu da się to oglądać i jest to ładne dla oka i w zasadzie pełna kontrola w obu tych spotkaniach, w zasadzie prawie że w każdym z setów. Hadrawa no cały czas jeszcze nie, no on ma jakby taka też jego charakterystyka, że on jakby nie ma jakiegoś bardzo wysokiego skoka. Ta jego skoczność jest taka, powiedzmy, jak na zawodnika, który no tyle punktów zdobywa, tyle atakuje, to może ona nie jest aż tak duża. No i zazwyczaj wychodzi to w atakach z linii trzeciego metra. No i nawet w tym meczu z dzisiejszym z Bydgoszczą było tak, że no zaczyna się trzeci set. Paweł Woicki wystawia jedną piłkę do Hadrawy, zablokowany w ataku za trzeciego metra z prawej strony. Dalej wystawia drugą i znowu zablokowany. No i widać było po prostu, że nawet taki mały incydent pokazuje, że no cały czas jeszcze gdzieś fizycznie Hadrawa, jeżeli nie jest w pełni dyspozycji, to po prostu trochę mu brakuje tego. No ale inne rozwiązania szuka Woicki. No i też chciałem pochwalić Woickiego w sumie i za mecz z Kuprum, i za mecz z Bydgoszczą, bo dwa chyba najlepsze mecze w tym sezonie i była i dokładność, i dobre wybory, i dobra gra środkiem. Bo z Kuprum też te statystyki na środku też były bardzo dobre. Tam Poręba chyba też 5-5, więc trochę takim Kochanowskim zajechało celowo. W sumie 100% skuteczności z Lubinem i 100% z Bydgoszczą. Ale dla mnie dobrze działa na Pawła współpraca z Castellanim. Pracowali razem w reprezentacji, chociażby złoty medal z Turcji. Pracowali razem w Skrze. No myślę, że wiedział, jak trafić do Pawła. Daniel Castellani wiedział,
jak mu przypomnieć te jego najlepsze lata i występy. Tak, bo w pewnym momencie ja miałem wrażenie, że Castellani może po prostu mógł łatwy przekaz dać Wojtkiemu pod tytułem: słuchaj chłopie, nie wymyślaj kwadratowych jaj, tylko postaw czasem tę świeczkę dokładną, postaw po prostu wysoką piłkę do Wojtka Żalińskiego, niech sobie radzi, niech próbuje. A Wojicki próbował przyspieszać na siłę, co powodowało niedokładności, co powodowało chaos w ofensywie i po prostu jakby no, ciężko było na tym zbudować pewną ofensywę. Teraz jest dużo, dużo lepiej, no ale wydaje się, że jest to trochę wszystko za późno. Chociaż ta tabela jak na razie jeszcze przynajmniej nie wygląda źle, dopóki piłka w grze Indyk Pola ZS Olsztyn chyba i tak najbliżej faktycznie z tej całej reszty drużyn. No i BKS Wisła Bydgoszcz, 9-11 punktów w 22 spotkaniach, 2 zwycięstwa, 20 porażek, no i 10 punktów straty. Wydaje się, że nawet jeśli w następnej kolejce z Kuprum Lubin uda im się wygrać za 3 punkty, to jednak te 7 punktów straty na 3 mecze do końca dla nich wtedy, to jednak wydaje mi się, że to jest wyrok śmierci. Nie wiem, czy też macie takie zdanie, no to nie jest jakaś odkrywcza teza, ale tak co kolejkę mówimy, że już chyba nie ma szans, no a chyba nadchodzi w końcu ten moment, w którym spadnie miecz i po prostu utnie głowę Bydgoszczy. Wydaje mi się, że tak będzie, także mówimy rzeczywiście to samo i można tylko powtórzyć kolejny raz, że Bydgoszcz się nie utrzyma w lidze. Będzinem, mam wrażenie, zdecydował o tyle, że no, zabrał to resztki nadziei, które chyba zbudował mecz z Asseco Resowią Rzeszów, ta wygrana napędziła ich i oni wyglądali z Będzinem bardzo dobrze, tam dość wyrównany był ten mecz wbrew pozorom i od tego momentu mam wrażenie trochę spadek jakości, wszyscy nauczyli się czytać Michała Filipa, dzisiaj tam Sejet. Polubił się Sejad z Filipem zdecydowanie. No, tam charakterologicznie też by się pewnie polubili, gdyby był bardziej napięty mecz, a tak to Irańczykowi szło jak po maśle, można powiedzieć. Przykro się patrzyło dzisiaj na Bydgoszcz. Bym powiedział, że tak jak był moment, w którym ich chwaliliśmy, że mimo wyników oni walczą, dużo tych 500-ówek, to tak... Dzisiaj no to 61 minut, tak, na rekord, no i tak, trochę za takim zespołem nie będziemy tęsknić. Tak, trochę przykra ta porażka była, no ale trochę pokazała, że nie przystaje Bydgoszcz poziomem sportowym jednak i już trochę nie będziemy teraz pisać, nie wiem jak to pamiętam, że chyba był taki mecz w piłce nożnej, gdzie tam Szpakowski chyba 15-minutową jakąś taką eulogię już rozpoczynał na temat polskiej piłki, jakby powiedzmy rekwiem i powiedzmy gdzieś tam w tony żałobne, no ale wydaje mi się, że no z takim składem i powiedzmy z taką grą, no to Bydgoszcz nie musiałaby być koniecznie faworytem pierwszej ligi też. No i w tej pierwszej lidze w przyszłym sezonie zagrają, jeśli oczywiście nie będzie jakichś tam innych problemów proceduralnych, no i myślę, że to nie będzie dla nich łatwa walka o powrót. Udało się przetrwać ten sezon, ale szczerze przyznam, no nie wiem, no ja z chęcią zobaczę nową drużynę, bo od kilku sezonów Bydgoszcz po prostu nie dawała jakoś tej lidze dużo, dużo jakości. Jak mogę wejść tylko słowo, to Mariusz Jurkiewicz, mam Wojciech Jurkiewicz, przepraszam, brat Mariusza, jeszcze piłkarza, przecież Wiwe Kielce ręcznego. Myślę, że to będzie mógł pozbudować swoją drużynę autorską, trochę w innym oparciu, ze wsparciem Enei, może powstaje nowa jakość, bo czasami taki rok w innej klasie rozgrywkowej jest oczyszczający, ale pozwoli, że tak na sekundę nawiążę do tej mowy takiej pożegnalnej, którą tutaj akurat pewnie mówiłeś o meczu Polska-Słowenia, kiedy tak, Szpakowski tak, mówił o pożegnaniu z Afryką, ale w jednym z odcinków chyba kanału sportowego czy innego programu Edward Durda mówił, że często w latach 90. właśnie po nieudanych meczach Dariusz Szpakowski zaczynał, no polska piłka ma problem, nie produkujemy młodzieży, przegramy kolejny mecz, my czujemy się nad przyszłością i że jak wtedy komentował mecze, to często dzwonili kibice do telewizji ze złoszczeni, że kolejny mecz to samo, żeby przestał tak mówić. Dokładnie, więc BKS Wisła Bydgoszcz ma problem, środkowi nie kończą, nie blokują, słabo na zagrywce. No ale to mówię, już tak mówimy z odcinka na odcinek. Trochę żałuję, że aż nie ma więcej pikanterii w tej walce o spadek, ale wydaje mi się, że i tak wystarczająco dużo emocji ta Plus Liga nam w tym sezonie daje i jest bardzo wyrównana. No i chyba zaraz możemy opowiedzieć o tym, co czeka nas w następnej kolejce. Szósty set.
No i następna kolejka już od jutra. Dzisiaj 27 lutego nagrywamy, a jutro już Ślepsk Suwałki z Czarnymi Radą, czyli kolejne spotkanie za 6 punktów. Kto według was faworytem w takim, no, bezpośrednie starcie dwóch sąsiadów w tabeli też, więc i to takich drużyn, o których raczej można powiedzieć, że są w formie, a nie że nie są, o tak. Przegrany z tego meczu na pewno będzie miał nadal ciepło, jeśli chodzi o pewność gry w playoffach, to znaczy sytuację w pewnym sensie utrudnioną, a wygrany będzie na pewno dużo bliżej celu, no bo załóżmy, że przegrają Radomianie, to Olsztyn wygrywając swoje spotkanie przeskakuje ich, Radomianie są na 9 miejscu, więc to jest mecz o jeszcze bardzo na pewno tak, dużej stawce, Suwałki, Radomianie nakręceni. Suwałki to samo, no Suwałki przegrywają, Olsztyn tak, też dokładnie, ja powiedziałem przykład, że albo Radom, albo Suwałki, no bo oba zespoły mają po 28 punktów i Radomianie nakręceni 3 spotkaniami wygranymi za 3 punkty i to tak nie będąc faworytem w dwóch ostatnich. Wydaje mi się, że weszli chyba z poziomem swojej gry albo znaleźli swoją tożsamość w postaci dużej liczby piłek do Karola Butryna. No to czasem nie jest to nie... odkrycia Michała Kędzierskiego w pierwszej szóstce. Trochę czasu no im Brandon Sander. Brandon Sander, no trochę tak, chociaż akurat... Ale ostatnio też Wojciech Włodarczyk zagrał dobry mecz, chociaż atakował tylko 11 razy bodajże. Tak, tak. Ale widać, jakiego kształtu nabrała ta drużyna i w jakim kształcie ta drużyna dobrze funkcjonuje. Ja się tego nie spodziewałem. Ja pamiętam, jak typowaliśmy jeszcze kilka odcinków temu naszych kandydatów głównych do zagrania w playoffach, ja powiedziałem, że będzie MKS Będzin, bo nie spodziewałem się, że Radomianie tak będą w stanie odpalić. I nawet jak ta seria zostanie zakończona nagle z Suwałkami, to i tak na duży plus to, co zrobili w 3 ostatnich spotkaniach. Może wyłączając mecz stresowy, który był do przewidzenia, że raczej Czarni będą w stanie go spokojnie wygrać, no, ale, i rzeczywiście no, wygrali 3-0. No i wygrali wtedy bardzo łatwo. No nie jest to najbardziej tak. wyszukana. Jeżeli to jest najlepsza forma Radomia, to nie jest to najbardziej wyszukany Radom, szczerze przyznam. No bo patrzę sobie, okej, wyniki punktowe, no i Butryn 20 punktów z 54 zdobytych punktów drużyny w meczu z Jastrzębskim Węglem i więc pozostałe wyniki, Włodarczyk 9, Panik 7, Ostrowski 6, więc w sumie no ani środka za bardzo tutaj nie ma, no ale jak jest, no to jest dość skuteczny. No i w zasadzie większość czyści Butryn, no i pytanie, czy Suwałki będą w stanie znaleźć receptę też na Karola Butryna, no bo na ten moment wygląda, że nikt tak naprawdę nie powiedział sprawdzam, jeśli chodzi o Butryna od kilku kolejek, bo on od kilku kolejek gra bardzo dobrze. Tak, i zrecenzowaliśmy krótko grę Radomian, ale z kolei przechodząc do Suwałk, no to oni inaczej zacznę. Dobry mecz ostatnio zagrało Zawiercie, a mimo tego w Suwałkach nie wywieźli żadnego punktu stamtąd. Bo bardzo dobrze, że zagrała właśnie drużyna Andrzeja Kowala. Między innymi chyba jedno z najlepszych spotkań w sezonie zagrał Bartłomiej Bołądź. Dobrze wspierany przez Nikolasa Szerszenia i nawet słaba gra w ataku Jakuba Ronki, który musiał zagrać, bo nie było Kevina Klinkenberga, nie przeszkodziła w tym, żeby tamten mecz z Zawierciem wygrać. I po prostu to będzie jutro spotkanie drużyn, które są na fali wznoszącej, mam wrażenie. I ja tutaj wyraźnego faworyta muszę przyznać, że nie widzę, bo oba zespoły są w formie i trudno znaleźć punkt zaczepienia, żeby któryś zespół wyraźnie pociągnąć w dół kosztem drugiego. Ale i teraz, ja myślę, że no, Suwałki Arena dużo dadzą. Pozwólcie. Tak, śmiało. Oczywiście, mów. Suwałki Arena, świetnie się tam się czuje drużyna z Suwałk, no ja nie wiem ile tam porażek oni odnieśli, czy 2, czy 3, ale mają, no, są drużyną typowo swojego parkietu i to widać. Wygrywka im tam siedzi i dla mnie są lekkim faworytem jutrzejszego meczu. Natomiast jeżeli chodzi o Radom, to dla mnie to jest też kolejny kłam na tezie, że ważna jest równa 14, bo dopóki Robert Prygiel kombinował, raz wychodził Filip, raz Butryn, były wszelkie kombinacje na przyjęciu, czy może no Szketa nie tak, no, Firszt grał z, Firszt, tak. Tak, sporo Protopsaltis, Włodarczyk Sander. Nawet Sander No, tak, i od momentu, kiedy jest Ostrowski, Pajeń, Kędzierski, Butryn, Sander, no i zazwyczaj Włodarczyk, chyba że na przyjęcie wchodzi Protopsaltis, to ta gra wygląda lepiej. I nie wiem, ile razy jeszcze będziemy się łapać na tym, że robimy równą 14, kiedy to trochę nie działa, bo brakuje automatyzmu w pewności, szczególnie panowie w takim sezonie, gdzie nie ma czasu na trening. Tak, ja taką. No, jeszcze. Dawaj, tylko jedno zdanie, tylko bo.
powiedzieliśmy o rotacjach na wielu pozycjach. Ja teraz tego nie jestem na 100% pewny, to by trzeba było jeszcze sprawdzić, ale mam wrażenie, że nie rotował na tej pozycji, na której zmiana wydaje mi się, że dała mu najwięcej, czyli bardzo mało grał Michał Kędzierski, a jak on wszedł do szóstki, no to gra Radomian zaskoczyła, więc może akurat nie szukał nie tam, gdzie trzeba, Robert Prygiel, trener. No szukał i znalazł. Ja też taką tezę swoją miałem i to moje drugie, mój drugi bonmot jeden, to mówiłem, że faktycznie jak jest przyjęcie, to można grać. A druga sprawa, że w zasadzie jak masz dwóch skrzydłowych, którzy grają na wysokim poziomie, no to w tej lidze od tam powiedzmy szóstego miejsca w dół jesteś w stanie regularnie wygrywać. Był taki moment, że Lipiński i Ziobrowski grali dobrze, no to Kuprum wygrywał. A teraz w Olsztynie obudził się Żaliński, jest Hadrawa, Andringa też gra dużo skuteczniej na skrzydłach, w Radomiu Sander z Butrynem, w Suwałkach Szerczeń z Bołądziem i jakoś tak te drużyny są zbudowane, że raczej nie są to, powiedzmy, nie są to tak drużyny skonstruowane, gdzie każdą strefę możesz wykorzystać w każdym momencie, no ale wystarczy dwóch liderów i możesz jakoś walczyć, tak? Dwóch liderów, solidne przyjęcie i Katowice dokładnie to samo. No Kwasowski i Szymura przecież też grali na bardzo wysokim poziomie, przecież jeszcze, nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy. Oni w zasadzie decydowali o obliczu drużyny. Zresztą, to samo Filip jak Halaba. Tak, Filip jak Halaba. Trochę można szukać też przykładów w zeszłym sezonie, jak, nie wiem, był, nie wiem, Malinowski i Ferreira na przykład, tak? Jak już też tam jeszcze Waliński był, więc jak masz trzech skrzydłowych, którzy są w dobrej formie i są skuteczni, to, a jak to masz czterech, że Schulz, Bartman, Szalichok. Dokładnie, dokładnie. No właśnie, akurat mówię, nie ma co się śmiać, bo Schulz wyglądał lepiej od no, Kalempki na przykład, tak? Chociaż tam otejpowany palec Kalempki, nie wiem, czy jakaś tam kontuzja, czy nie. Dobra, kolejne mecze. I to jest piątek, a w sobotę mamy Kędzierzyn, Koźle, Trefl, Gdańsk. No i to wydaje się być chyba taki hitowy pojedynek w tej kolejce. Trefl, Gdańsk, no ostatnie mecze, gdy pojechali na wyjazdy do tej czołówki, no to tak, z Warszawą pamiętam za trzy porażka, z Bełchatowem chyba też za trzy, ale bardzo wyrównany mecz, no i za trzy też z Jastrzębskim Węglem. No i ostatnia szansa dla Trefla Gdańsk na zdobycie punktów z czołową czwórką. I przypuszczam, że się skończy też na wyjeździe. Też się skończy chyba porażką i wszystkie te trzy mecze powiedziałeś 0-3 i każdy z nich de facto, każdy set na przewagi albo tam 25-22, 23 i pewnie będzie i tak samo tym razem. Myślę, że lepiej się też czuje Tref w Ergo Arenie. Dwa, no Zaksa jest w bardzo dobrej formie, bo głębia składu zaczęła się odzywać w Zaksie. No, szkoda, że Łukasz jakaś markę kontuzji, ale przynajmniej na przyjęciu ta czwórka chyba już każdy jest i zdrowy i w miarę w formie, albo bardzo w formie. Tak, w najgorszym razie jeszcze Aleksander Śliwka może wyjść na poprzekątnie z Benem Toniutim i też mieliśmy niedawno przykład, że może to dobrze funkcjonować. Zaksa jest po prostu zespołem lepszym, jeszcze będąc w dobrej formie, no to wszystko wskazuje na to, że jednak Kędzierzynianie albo bez jednak po prostu to spotkanie wygrają. Tak, i jedną informację, o której warto wspomnieć. Niestety pech Łukasza Kaczmarka, bo on po tym, jak już się wyleczył z tych powikłań, chyba natury kardiologicznej, tak? To po prostu teraz ma kontuzję i będzie musiał przejść operację i on już w tym sezonie nie zagra. Zagra w przyszłym sezonie w Kędzierzynie Koźlu i zagra on, zagra Olek Śliwka i zagra Benjamin Toniutti, tak? To już taka tradycja, można powiedzieć, w Kędzierzynie. Znaczy, że... bo to też tak trochę z dużym dystansem traktuję wszelkiego rodzaju informacje o przedłużaniu kontraktu i mówieniu o tym, że ten zagra w przyszłym sezonie, no bo sam Dero też miał kontrakt na przyszły sezon w Zaksie i w Zaksie w przyszłym sezonie, no czyli obecnym nie zagrał, więc no zgadza się. Faktycznie tak. Staram się używać nomenklatury, że mają kontrakty. Mają kontrakty. Sezon. A czy tak, zagrają, więc, to się jeszcze okaże. Tak, więc mają kontrakty, natomiast no to też już można otworzyć nawet taką szerszą dyskusję na temat tego, czy Barotti, którego ja uważam, że akurat to jest dobry transfer, i uważam, że nie ma co narzekać na akurat takiego zmiennika, no to pytanie, czy to nie będzie gdzieś ważyło Kędzierzynowi, no bo on potrafi zagrać naprawdę, naprawdę słabe mecze, no a potem sięgasz, patrzysz w kierunku ławki, no i okej, no może wstawisz tam Olka Śliwkę, ale spodobała mi się wypowiedź właśnie w kontekście tego meczu, chyba, już nie pamiętam, chyba Wojciech Drzyzga mówił, że raczej traktuje ten manewr z Olkiem Śliwką na ataku jako taką jednostkową sytuację. Natomiast trudno jest mi sobie wyobrazić, że na przykład, nie wiem, wychodzi Parodi, Semeniuk i Śliwka na ataku i na przykład tak próbuje Kędzierzyn rozegrać
nie wiem, cały playoff, albo nie wiem, mecze półfinałowe, czy finałowe od deski do deski. No jak myślicie, będzie ciążyć, czy Barotti to udźwignie? W sensie, czy... Będzie ciążyć, bo to, co powiedziałeś, się mega zgadzam z tym, pod takim kątem, że idzie Śliwka na atak i dobra, jest Semeniu, którego przyjęcie zagrywki nie jest najmocniejszą stroną, to jest bardziej ofensywny zawodnik i wchodzi Łukasik o takiej samej albo jeszcze bardziej ofensywnej charakterystyce, no to wtedy kędzierzyn jest wrażliwy na przyjęciu. Wchodzi Simone Parodi, który jest bardziej defensywny i jest trochę mniej, siła ofensywna spada moim zdaniem, więc tak naprawdę chociaż z drugiej strony chyba ta konfiguracja wtedy Parodi Łukasik jest paradoksalnie najlepszy, co było widać w trzecim i czwartym secie meczu ze Skrą, więc tak, trochę próbujesz. Barotti musi to utrzymać, moim zdaniem. Trochę próbujesz w taki sposób, z takimi roszadami, tamujesz gdzieś tam jakiś przeciek, który masz wodę przelewającą się z jednej dziury, jako tutaj powiedzmy byłby tak przysłowiowo, czy tak nie, metaforycznie ten właśnie prawe skrzydło, no a powoduje ci to problem na przyjęciu, tak? No bo to zestawienie Semeniuk-Śliwka no chyba jest zestawieniem zdecydowanie optymalnym dla Zaksy. Tak, tak, a też nie mam po kolei w głowie teraz pokładanych wszystkich spotkań tego sezonu z Zaksy, z czołówków, który grał Barotti, ale mam takie wrażenie, że Barotti zawodził w meczach z czołowymi rywalami, tak mi się wydaje. No jednak w meczach o medale to będą właśnie spotkania z czołowymi rywalami, bądź co bądź. Tak, dokładnie i potem może się okazać, że właśnie, no nie wiem, na tle Konarskiego czy Udrysa, którzy też no, mają swoje problemy, no to po prostu może go zabraknąć. Z drugiej strony no to też jest tak, że w jednej drużynie Konarski może zdobyć 20 punktów dla Jastrzębia, a Barotti często miał mecze takie, w których nie wiem, dostawał tych piłek do ataku, nie wiem, paręnaście przez całe spotkanie i w zasadzie na tym się ukończyło. Tak czy inaczej, Kędzierzyn-Koźle chyba jednak faworytem w meczu z Treflem. Jastrzębski Węgiel Asseco Resovia. Jest jakaś szansa dla Asseco Resovii, bo wydaje mi się, że jednak nie. Raczej Jastrzębski Węgiel zmotywowany tym, że Skra blisko o krok, powinien to za 3 punkty wygrać. Ktoś się chce wypowiedzieć w tym temacie? Myślę, że jest za mało po prostu czasu, żeby Resovia taką dobrą grę, jaką prezentowała z Warszawą, potrafiła ustabilizować i grać tak regularnie. Dlatego patrząc na dyspozycję Jastrzębia ostatnio, no to wydaje mi się, że Resovia tutaj też punktów myślę, że nie przywiedzie żadnych z Jastrzębia. Trzymam kciuki. Slobokowacz też moim zdaniem będzie chciał grać tą samą szóstką, żeby ich zgrywać, bo to nie jest moim zdaniem trener, który będzie chciał rotować i powie w środku tygodnia następnego gramy we Włoszech, to mamy szansę, to odpuszczamy. Nie. Myślę, że będziemy grali tą szóstką, no bo przy Linelu dla mnie From to jest taki zawodnik, który im więcej jest na boisku, tym lepiej wygląda. To jest moja po prostu teza, że im on więcej gra, to jest po prostu jego gra wygląda lepiej. A co do Slobokowacza, to doszła mnie taka historia, że dużo czasu Slobodanowi Kowaczowi zajęło w tym sezonie opanowanie nazwisk wszystkich zawodników w swojej drużynie. Swoją drogą. Że to części z nich się per numerkami zwracał długo. I to w sumie tak, nie wiem jak to świadczy o Slobodanie Kowaczu, no ale poziom sportowy Jastrzębia i gra jest no, bardzo dobra, więc tak się też trochę zastanawiałem, czy co by się wydarzyło, jakby na przykład Reynolds został, albo Santilli, no nie wiem, przetrwałby ten kryzys na początku sezonu. No, trudno powiedzieć, ale cóż, dobrego trenera bronią wyniki, a nie to, czy tam zna nazwiska swoich zawodników. Number 21 Fornal. A gdyby był Reynolds... To od razu mi się przypomniało to, co zaobserwowałem wczoraj na Podpromiu, bo z kolei patrząc tak z odległości kilkunastu metrów w kierunku ławki rezerwowych Resovii, to można było mieć wrażenie właśnie takie, że Zanini nie za bardzo jest w stanie zawodnika rozpoznać po nazwisku. I jak stał przy swojej ławce rezerwowych, a rezerwowi byli w kwadracie, to coś pokazywał na palcach, jakby dłoń mi sugerował, co będzie się działo, jeśli chodzi o zmianę i nie za bardzo zawodnicy wiedzieli, do kogo on to w ogóle gestykuluje. No. I Tomasz... jak się Zanini odwracał, to Hołk tak trochę zmieszany patrzył, czy to o niego na pewno chodziło i zamiast po prostu krzyknąć, nie wiem, nazwisko albo chociażby numer, no to mam wrażenie, że z daleka pokazywał palcem, no ale jak stoi 5 zawodników obok siebie, no to trudno tym palcem precyzyjnie wskazać. Nicolo Hoggio. Pronto. A wiecie co, jakieś tak humorystycznie, to gdyby moim zdaniem został Luka, to mielibyśmy w Jastrzębiu samych coachów motywacyjnych, bo ja pamiętam jego przemowy, to tam nie było zbyt dużo, tak jak na przykład ktoś był Mieszko Gogola,
mówienie o strefach, o tym, jaką, czy tak. bronimy prostą, czy skos, tylko Reynolds cały czas mówił do Tomasza Fornala, Tomasz, you can do it, you can't believe, get yourself in. No i pewnie Slobo też mówi Fornalowi, że you can get yourself in i w zasadzie wygląda na to, że... Znaczy, może mówi do Fornala, a myśli, że mówi, że to kogoś innego. Dokładnie, no. Albo mówi do... Nie wiem, mówi bez nazwisk i wszyscy biorą do siebie uwagi motywacyjne i to powoduje, że Jastrzębie gra po prostu lepiej. Werwa Warszawa, GKS Katowice i to jest jeszcze mecz, który zwieńczy nam tę sobotnią rywalizację i tutaj chyba też raczej cudów nie będzie. W pierwszej rundzie Katowice powalczyły, no ale teraz jakiś tam regres widzę formy. Warszawa drugiego takiego meczu, znaczy Warszawa pomimo słabego meczu z Rzeszowem i tak ograła Rzeszów na wyjeździe, więc nie widzę za bardzo przeciwwskazań, żeby u siebie mieliby stracić punkty. No bo właśnie tak mi się wydaje. Nie wiem, czy kojarzycie, żeby Warszawa straciła punkty w tym sezonie? No u siebie? Nie. Wydaje mi się, że nie. Nawet się w sumie przyjrzę. Tak sobie spojrzę. 3-1, 3-1, 3-0, 3-1, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. 3-1. Twierdza Torwar. 3-1. Twierdza Torwar, więc no nie sądzę, żeby Katowice mogły tutaj coś uszknąć, coś powalczyć. Tak? No, trochę za mało mocy na skrzydłach w ostatnich kilku meczach. Aluron Virtus EMC, PGS Krabbełchatów, no to tutaj ten mecz już może być ciekawy. Mila Tebadipur ponoć będzie mógł już wystąpić. Jakieś tam spięcie w plecach, które już parę razy go w tym sezonie eliminowało z możliwości występu. Ponoć to jest coś, co potrafi, nie wiem, gdzieś tam przejść, więc rzekomo Irańczyk zagra. Natomiast no Aluron Virtus EMC, no to już tak trochę balansuje na krawędzi tych playoffów, no i musi szukać tych punktów. Z Jastrzębiem się udało, ze Skrą też się uda, nawet z Balipurem. Ostatnia szansa. Nie widzę tej innej możliwości. Jeżeli oni nie wygrają, no to de facto odpadają z walki o playoff już tak definitywnie. Myślę, że hala pełna, hala nakręcona po fajnym spektaklu z Jastrzębiem i zobaczymy, na ile trafi ze składem Dominik Fapisiewicz i jak będzie wyglądało, bo widać było, że też w Suwałka zaczęli super, ale potem ta gra zaczęła trochę falować i świetna zagrywka i gra Bałtyka Bołądzia powodowała, że Zawiercianom nie udało się wyjść punktu z Suwałk. A tutaj moim zdaniem mają duże szanse, bo nie wiem, czy nie będzie też chciał Mieszko trochę oszczędzić chyba Dipura jednak, bo no po takiej kontuzji pleców, no to też jest, nie wiem, czy tutaj nie jest tak jak trochę z Bartkiem Kurkiem, że im szybciej wrócimy, tym może być gorzej. Tak, a w ogóle miałem takie wrażenie, że Zawiercie w sumie zagrało dobre spotkanie w Suwałkach, więc to, że oni przegrali, to była też jakby klasa dobrze dysponowanego w tamtym dniu rywala, więc sumując jakby te dwa występy Zawiercian pod wodą Dominika Kwapisiewicza, to wyjawi się dobry, pozytywny obraz i Bełchatów właśnie nawet z Debadiepurem, który będzie po kontuzji, niekoniecznie musi się dobrze prezentować, na pewno bez Artura Szapuka. Patrząc na to, że w ostatnich czterech spotkaniach Bełchatowianie zdobyli łącznie dwa punkty, czyli punktowali tylko w jednym meczu, no to widać, że raczej forma to nie będzie cecha Bełchatowian i sądzę, że to może być jakaś niespodzianka. Tak, no oczywiście forma tu i teraz, no bo z tą formą to też tak jest, że no przypływa tak falami, tak przypływa, odpływa, niektóre drużyny właśnie mają gdzieś tam serię dwóch, trzech zwycięstw, no ale PGS Krabbełchatów wydaje mi się, no, że punkt jakiś tam, punkty wywiezie, nie wiem czy, znaczy na pewno wywiezie punkty, o tak powiem. Co oznacza, że oczywiście Zawiercie wygrywa za 3, więc róbcie screeny albo wycinajcie nagrania, ale no jak taki urok eksperta, ekspert nie myśli, ekspert wie. W cudzysłowie ekspert. No ale wydaje mi się, że no pod presją na zagrywce naprawdę z Krabbełchatów można uszknąć. Jeżeli Zawierciu będzie ta zagrywka siedziała, to a siedziała na przykład z Jastrzębiem od tych trzeciego, czwartego seta, to wydaje mi się, że oni mogą w swojej hali powalczyć. No i Bydgoszcz Kuprum Lubin. To już będzie mecz, który domknie niedzielne zmagania 1 marca. Taki mecz no, z dołu tabeli. No i to już też trochę powiedzieliśmy. Myślę, że nie ma co się specjalnie tutaj rozmieniać na drobne, ale dla Bydgoszczy no to chyba to już jest takie właśnie smutne ostatnie takty odgrywane powiedzmy przed spuszczeniem trumny
dziurę z ziemią. że tak to ujmę. Nie wiem, czy jeszcze będą w stanie, więc zarazili się wirusem spadku i chyba już z tego nie wyjdą. No nie wiem, wydaje mi się, że trudno będzie jeszcze jakieś... Dla Cuprum to też takie trochę też troszeczkę taka ostatnia szansa, natomiast no Cuprum jednak 21 punktów, 22 spotkania rozegrane, jeżeli wygrają, to myślę, że będą w bardzo trudnej sytuacji. Nie, no ich maks to jest 33 punkty, to jest 33, to jest maks, jakie mogą uzyskać i to jest już za mało. Gdańska nie przeskoczą, Myślę, że to jest za mało. Więc to taki mecz już trochę wydaje mi się bez presji. Tam Bydgoszcz może w wywiadach mówić, że walczymy do końca i walki im nie odmawiam, ale wydaje mi się, że ciężko jest wygrać z takim poczuciem beznadziejności, że no w zasadzie już zbliża się to ku końcowi. No i kolejka... Widać było chociażby dzisiaj, że po prostu z tej drużyny zeszło już powietrze, takie miałem wrażenie optyczne. Tak, i też trochę I, tak... I właściwie co miałoby być tym podmuchem powietrza, skoro już wiadomo, że dokładnie. 99% w pierwszej lidze... Nie okazał się tym podmuchem być Masny albo takim wiaterkiem na start, nie okazał się być Michał Filip, no to trudno, żeby teraz nagle jakiś huragan się rozpętał. No i MKS Będzin, Indyk Pola ZS Olsztyn, też bardzo, bardzo interesujący, bardzo ważny mecz. I dla jednej, i dla drugiej drużyny, no to będzie mecz o zbliżenie się do Suwałk albo do Radomia. No i teraz jak myślicie? No tak na tyle, na ile widzieliście te spotkania, albo powiedzmy, nie wiem, oceniacie formę. Trudno ocenić formę MKS-u Będzin, no bo to było jedno spotkanie, po pierwsze przegrane, a po drugie, no nie było transmisji telewizyjnej, więc trudno powiedzieć, czy oni zaprezentowali się jakoś źle, no ale myślę, że to też może być równy mecz, ale nie odważę się powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. No. Dla mnie to tak, Będzin przegrywa i odpada z rywalizacji definitywnie, przyjdzie do niej, dołączy i nagle odpadnie. Olsztyn przegrywając utrudnia sobie maksymalnie też sytuację, ale jeszcze szans nie traci, więc gramy, jeżeli dobrze pamiętam, w Sosnowcu, więc tu chyba hala i to, jak zaprezentował się chociażby Będzin z Katowicami, 51% szans by dał Będzinianom. Ja tak samo, ja tu nie widzę wyraźnego faworyta i myślę, że to będzie dobry rozkład procentowy szans w tym spotkaniu, tak, 51 do 49, tak, dla gospodarza. No, ja też się tego trzymam i to w zasadzie oznacza to, i to nie jest dla mnie takie, że to nie wiem, będzie tiebreak, tylko że to może się skończyć, nie wiem, 3-0, 3-1. Może się skończyć. Ale do 23. Tak, ale do 23. No według bukmacherów minimalnym faworytem tu i teraz jest Olsztyn, ale takim bardzo, bardzo nieznacznym, więc te 50-50 to chyba rzetelna ocena sytuacji. No i taką kolejkę rozegramy następnie. Precyzując jeszcze jednym zdaniem to, na czym się przedtem zastanawialiśmy, no to Werwa Warszawa sprawdziłem u siebie komplet punktów. No to w zasadzie mamy ten temat załatwiony. Oni komplet punktów, więc co też pokazuje, że no, przewaga własnego boiska może być kluczowa, przynajmniej jeżeli chodzi o mecze półfinałowe. A propos przewagi jeszcze własnego boiska, teraz mi się przypomniało to, co w sumie przed odcinkiem na krótko sobie porozmawialiśmy, to Suwałki kończył sezon zasadniczy 4 wyjazdami. Okay. To też jest ciekawy zbieg okoliczności. No właśnie, jakoś to też jest dziwne, bo wydawałoby się, chociaż nie, to nie jest do końca aż takie dziwne, no bo oni tam wiele spotkań mieli przekładanych i chyba ten terminarz mieli ułożony tak, że końcówce pierwszej rundy grali większość spotkań u siebie, jak już zbudowali halę. No tak, te wszystkie mecze między świętami. I teraz to powiedzmy takie odbicie lustrzane mamy, że no to końcówka była u nich, no to teraz końcówka na wyjazdach, no a na wyjazdach Suwałki nie grają tak dobrze, więc zobaczymy. No, dla nich ten mecz z Radomiem podwójnie ważny, może właśnie dlatego, że te wyjazdy przed nimi. No i chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Żeby nie przedłużać, żeby nie zamulać. Mamy nadzieję, że słuchało się dobrze. Liga Mistrzów w przyszłym tygodniu. Może uda się coś specjalnego nagrać. Coś na pewno nagramy, a może się uda zaprosić jakiegoś gościa specjalnego, który trochę inne światło rzuci na występy i na ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Może rzuci tego swojego, może to swoje oko rzuci bardzo profesjonalne i doświadczone. No a tymczasem za uwagę w dzisiejszym odcinku dziękuję, Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Dzięki.